jest godzina 11 i skończyłam właśnie lekcję dzielnym cudem tak wcześnie i idę właśnie do domu i będę szykować się na koncert. Jestem gotowa do wyjścia, właśnie idę po lewą, żebyśmy razem mogły pojechać na TKP, bo mamy pociąg za pół godziny. Jestem ubrana na taką cebulkę, ponieważ jest zimno i mam nadzieję, że nie będę stała jakoś długo w tych kolejkach, ale prawdopodobnie będę. Więc po prostu nie zmarznę. Jechałam z dołu, bo ludzie się na nas patrzą, a jesteśmy na peronie. Ja jem. A ona je. I czekamy na nasz pociąg, który oczywiście jest spóźniony pół godziny. Bo oczywiście nie możemy normalnie pojechać, tylko musimy jechać spóźnione. Czy to nas jakiś creepy chłopak, który się to pyta... To była bardzo awkward sytuacja i creepy i w ogóle disgusting. Co to było? Opóźnił się 36 minut i wjedzie wyjątkowo na tor numer 4. Ale jesteśmy special. Normalnie... Zasłużyłyśmy na ten top czwarty jak cholera. Spóźnione na koncert, w sensie mamy... My jesteśmy spóźnione jeszcze. Mamy 20 minut do rozpoczęcia, a jesteśmy w galerii. So sad. No, a jedzie się stąd dokładnie 20 minut. Damy radę. Na koncercie jestem na 300 i kobiety, o mój Boże! Przyszedł do mnie taki odpowiedzialny Dawid i mówi: nie mów tego, to było zabawne wczoraj. Wymyśl coś nowego. Niech oni po prostu tutaj dzisiejsi, świeżsi i ci, którzy robią dużo lepszą zabawę niż ci wczoraj, dostaną jakiś świeży gag. Ale ja akurat nie mam świeżego gagu, więc po prostu dałem komplement. Był komplement. Yeah.
szukał mnie, dla mnie kiedy chciałem przejść. Nie będzie dzisiaj znieść, a nigdy nie powtórzy się. Więc warto tracić czas na sen i proszę tylko mnie być mnie. Niech będzie tak jak jest. Hej wszystkim, jest dzień po koncercie. Dopiero teraz daję relację, dlatego że wczoraj wróciłam po pierwszej do domu, a po koncercie rozładował mi się telefon. Całe szczęście po koncercie i ogólnie koncert to był wielki jeden sztos. Nie żałuję w ogóle, że tam pojechałam i to było cudowne. Jak weszłam na Torwar, zobaczyłam go na scenie, usłyszałam, to się popłakałam. Jak zagrał moją ulubioną piosenkę, nie kłamie, na fortepianie jeszcze jak jakiś wirtuoz, to też się popłakałam. Po prostu bawiłam się też z Lewą cudownie. Miałyśmy super miejsca, bo ona takie wybrała właśnie sektor od razu przy scenie i po prostu było jak na wyciągnięcie ręki, choć na filmikach tego nie widać, ale na żywo to było coś i naprawdę bym pojechała jeszcze raz, gdybym mogła. I jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i możecie też zostawić jakiś komentarz. A jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to chętnie zapraszam.